Dzisiaj pomogę Ci wybrać najlepszy wzmacniacz gitarowy w przedziale do 500, do 1000, do 1500 i więcej złotych. Omówię małe piecyki do ćwiczeń, pełnowymiarowe komba, na których można grać próby i koncerty, a zakończę na rasowych wzmacniaczach lampowych. Oprócz polecanych pozycji znajdziesz tu również ograne przeze mnie średniaki i sprzęt z czarnej listy, czyli taki, który według mnie nie opłaca się kupować, bo albo jest za drogi na to, co oferuje, albo jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Co bardzo ważne, przegląd ten jest 100% niezależny. Nikt mi za niego nie zapłacił, nie mam też żadnego interesu, aby polecać wam jedne marki, a inne odradzać. Wszystkie wzmacniacze będą pochodziły z oferty największego sklepu internetowego w Europie. Współpracuję z nimi na zasadzie afiliacji, bez względu na to, co kupujecie, używając mojego reflinka, wspieracie moją pracę, wspieracie takie niezależne przeglądy i to właśnie dzięki wam mogę robić swoje. Bierzmy się do roboty! Jeżeli kasa jest najważniejszym kryterium i potrzebujesz wzmacniacza możliwie jak najtańszego, wtedy nie możesz źle trafić, kupując Harley Benton HB10. Jest to pierdziaweczka, mały wzmacniacz z małym głośnikiem, ale posiadająca dwa kanały. Nie powali cię brzmieniem, tak naprawdę to nawet nie stało obok pełnowymiarowego wzmacniacza, ale kanał czysty nie harczy, a przesterowany ma wystarczająco gainu, aby pograć na tym cięższe gatunki muzyki. Porównując z konkurencją, czyli tak naprawdę wzmacniaczami stanik zestawów z Allegro, jest to niebo a ziemia. W cenie 250 zł możesz kupić nawet markowe rozwiązania typu mini wzmacniacze Orange albo mini wzmacniacze Marshalla. Traktuję je jako ciekawostkę, miły gadżet na biurko, który pięknie się prezentuje, ale z brzmieniem gitary elektrycznej nie ma wiele wspólnego. Te wzmacniacze są tragiczne. Jeżeli masz do wydania troszkę więcej kasy, nie pchaj się w większe Harley Bentony, czyli te 20-30W, ale raczej wybierz Jamboxa. Jest to tak naprawdę Joyo DC15, farbowany lis, wzmacniacz przepięknie brzmiący jak na swoje pieniądze i posiadający wiele różnych barw i efektów. Prosty w obsłudze, ma automat perkusyjny, świetnie się na nim gra i przyjemnie ćwiczy. Dla mnie jest to absolutny top 1 w relacji jakość do ceny. W przypadku, gdy kasa nie stanowi dla Ciebie jedynego kryterium i jesteś w stanie wyjść poza pułap 500 zł, wtedy opłaca się zainwestować we wzmacniacz modelowany. Wspaniałym rozwiązaniem będzie Vox VT20X, świetnie brzmiący jak na mały głośnik, ponadto posiadający masę ciekawych efektów, symulacji, także można też z nim fajnie poeksperymentować. Wbrew pozorom Vox jest prosty w obsłudze, bo najważniejsze funkcje ma na głównym panelu, a brzmieniem kosi konkurencję w temacie komp modelowanych. Z głośnika brzmi dużo lepiej niż Boss Katana, Fender Mustang, Marshall Code czy nie daj Boże Line 6 Spider, ale o tym powiem wam troszkę później. W swojej większej 40W wersji doskonale sprawdzi się na próbę, na klubowe koncerty, jest głośny, gra dobrym pasmem i przebija się przez zespół. Do wad tego Voxa należą brak pętli efektów i brak możliwości nagrania przez kabel USB. Jeżeli tego nie potrzebujesz, na Voxie się nie zawiedziesz. W innym wypadku, gdy chcesz pieca all-in-one, wtedy bierz Bossa Katanę 50, którą można nagrywać przez USB, albo Katanę setkę, która oprócz tego ma również pętle efektów. Katana stała się swoistym game changerem na rynku od momentu, kiedy się pojawiła, ma bardzo szerokie community, bardzo dużą społeczność, która dzieli się presetami, czyli ustawieniami danych gitarzystów, także jest to wzmacniacz, który kupisz w dobrych pieniądzach, pograsz na nim w domu, używając wbudowanej redukcji mocy, ale również przebije się na próbie. Nie brzmi tak fajnie gitarowo jak Vox, ale ma możliwość nagrywania po kablu, świetną edycję brzmień z użyciem komputera, no i wbudowany interfejs, czyli tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć przygodę z domowym nagrywaniem. Teraz na pewno narażę się wielu osobom, ale muszę o tym powiedzieć. Na mojej czarnej liście znajdziesz takie pozycje jak Fender Mustang LT GT, Marshall Code, Marshall MG i Line 6 Spider 5. Każdy wymieniony wzmacniacz dokładnie ograłem i zrecenzowałem na swoim kanale, a z jednym z nich wiąże się ciekawa anegdotka. Otóż zabroniono mi publikacji materiału na jego temat, bo moja recenzja była zbyt krytyczna. Wymienione przeze mnie wzmacniacze cierpią na tą samą przypadłość, czyli są do wszystkiego i do niczego. Mają masę brzmień, symulacji i efektów, ale w przeciwieństwie do takiego Bossa czy Voxa nie grają odpowiednim pasmem. Cody Mustang po zestawieniu z dobrze brzmiącym wzmacniaczem prezentują tylko jazgot i dudnienie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Marshalla MG czy Spidera. Nawet jeżeli kupisz większą wersję z większym głośnikiem i większą mocą, bardzo ciężko będzie ci przebić się przez zespół na próbie. Moja osobista hipoteza to tragiczne głośniki w tych kombach, otóż gdy wepniemy je po kablu i zaczniemy nagrywać, symulacje wcale nie są takie złe. Sporą zagwozdkę mam z Blackstarem ID Core, który również stanowi ofertę Tomana i którego kiedyś recenzowałem na swoim kanale. Wydaje mi się, że w roku 2024 jest to średni piec. Lepszy od tych, które odradzam, ale gorszy od tych, które polecam.
Kolejnym średniakiem jest modelowany HB40 MFX, czyli wzmacniacz Harley Bentona. Jego największą zaletą jest to, że jest stosunkowo tani, ale szczerze mówiąc, gdybym miał wydać 500 zł z hakiem, wolałbym dozbierać jeszcze te 200 i kupić sobie Voxa. Na tej samej zasadzie odradzę Ci tanie bentony tranzystorowe. HB20, 40, 80 są tanie, głośne, ale nie grają tak jak trzeba. Jedyna ich zaleta to cena, uważam, że w tym segmencie wzmacniaczy bentonowi po prostu nie pykło. Dla fanów ciekawego designu i gadżetów gitarowych polecę Yamaha THR5, czyli wzmacniacz sypialniany, który zaskakuje brzmieniem jak na swoje gabaryty. Ponadto możesz go nagrywać za pomocą kabla USB wpiętego w Twój komputer. Ma wbudowany interfejs. Zanim zamkniemy temat tanich wzmacniaczy gitarowych, mam jeszcze jedną ciekawą propozycję, która mocno wyróżnia się spośród pozostałych. Joyo DC15S to stosunkowo tanie combo, które na pokładzie posiada kilka brzmień oraz zbudowany automat perkusyjny i, uwaga, looper. Można go standardowo zasilać po kablu, ale również wykorzystać wbudowany akumulator, który sprawia, że wzmacniacz ten doskonale sprawdzi się w baskingu. Gdyby kosztował on koło tysiaka, tak jak zaraz po premierze, w 2024 bym Ci go nie polecił. Natomiast obecna cena, czyli 820 zł, stawia go w korzystnym świetle. W temacie mobilnych wzmacniaczy do nauki z looperem absolutny top 1. Jeżeli już na samym starcie przygody chcesz poczuć pełnię brzmienia gitary elektrycznej, warto zainteresować się tanim wzmacniaczem lampowym. Za około 650 zł wyrwiesz Tube 5 od Harley Bentona, który świetnie sprawdzi się w klimatach bluesowo, jazzowo, rockowych, gdzie nie potrzeba dużo przesteru. Za tysiaka kupisz Marshalla DSL-1 z dużo większym potencjałem i wachlarzem brzmień, ale prawdziwym mistrzostwem jakości do ceny jest Harley Benton Tube 15. 12-calowy głośnik, pełnowymiarowy wzmacniacz z przesterem, z cleanem i możliwością redukcji mocy do 1 W. Pamiętaj, że taki wzmacniacz lampowy jest mocno ograniczony brzmieniowo. Jeżeli chcesz poszerzyć jego możliwości eksplorować nowe tereny, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami, czyli zakupem efektów gitarowych. W przypadku komp modelowanych, takich jak na przykład wymieniony wcześniej Vox VT20X, wszystko masz na pokładzie. Za cenę brzmienia otrzymujesz więcej możliwości kręcenia, ale specjalnie bym tego nie demonizował. Polecane przeze mnie kompa modelowane wciąż są dobrym wyborem, szczególnie wtedy, kiedy nie wiesz, czego potrzebujesz. Spokojnie zagrasz na nich każdy rodzaj muzyki. Średniakami w temacie tanich lamp są Bugera V5 Infinium oraz Blackstar HT1. Ogrywałem, sprawdziłem, można się nimi zainteresować, ale wydaje mi się, że na tle wymienionej konkurencji prezentują się troszkę gorzej. Kolejne propozycje to komba lampowe w okolicach 2000 zł, tutaj nie zrobisz źle kupując Marshalla DSL-5CR, Bugere V22 Infinium, czy na przykład Marshalla Origin 20C. Szczególnie ten ostatni jest zaskakujący, jak na swoją cenę oferuje naprawdę wiele. Jako że wzmacniacze, które teraz Ci polecam, mają najczęściej jedno sprecyzowane brzmienie, warto posłuchać ich przed zakupem, choćby korzystając z YouTube'a. Możesz też robić tak samo jak ja, czyli zamawiać 2-3 sprzęty Stomana z darmową wysyłką, a następnie odesłać za friko, ewentualnie zostawić to, co Ci się spodoba. Toman oferuje 30-dniowy okres zwrotu. Na potrzeby tej recenzji na przykład zamówiłem 7 małych komp, aby odświeżyć i uzupełnić brakującą wiedzę. Bardzo często zadajecie mi pytania o moc wzmacniacza. Ile watów do domu, ile na próbę, ile na koncert. Z mojego doświadczenia wynika, że tranzystorowe piece w każdej postaci sprawdzą się do grania w domu, bo tranzystor nie wymaga rozkręcenia, aby brzmieć lepiej. W praktyce około 40-50 W spokojnie wystarczy na próbę i koncert i będziecie mieć przy tym zapas. W przypadku lamp, im mniej watów, tym lepiej do domu, bo będziecie w stanie rozkręcić końcówkę, a to daje lepsze brzmienie, ale uwaga, niektóre wzmacniacze się w ogóle do tego nie nadają, na przykład taki Marshall Plexi przesterowuje się wyłącznie z końcówki mocy. To oznacza, że aby uzyskać przester tego wzmacniacza, musi być on naprawdę głośno. Z kolei na przykład taki Silver Jubilee spokojnie da radę nawet w sypialnianej głośności, choć wiadomo, że to nie będzie Cię porywać. Na koncerty, jeżeli planujesz grać na przesterze i dopuszczasz przełamanie klina, to już wystarczy 15 W lampy, taki na przykład Orange Rocker Terror 15 czy OR15. Natomiast jeżeli chcesz grać czystym, krystalicznie czystym brzmieniem, wtedy około 50 W będzie wystarczająco. Setka to już relikt przeszłości, rzadko też spotykany i droższy, raczej nigdy nie będziesz w stanie tego rozkręcić, natomiast pamiętaj też, że głośność zależy nie tylko od samego heada, ale również od głośnika, od jego skuteczności, od kolumny, jaką zastosujesz. Abyś mógł, mogła komfortowo grać w domowych, sypialnianych warunkach, do zestawienia dołożyłem najlepszy tłumik dostępny na rynku, czyli Tone King Iron Man. Pod względem jakości atenuacji połyka on Xboxa, Torpedo, a przede wszystkim te najtańsze tłumiki, które nie są reaktywne i bardzo mocno zamulają ostateczne brzmienie.
W okolicach trójki uderzaj w Fendera Blues Juniora, jest to absolutny klasyk, Vox AC15C1, Voxa AC30 na jednym głośniku i Marshalle z serii Studio. 2525C, czyli Silver Jubilee, Studio Classic, czyli 800, Studio Vintage, czyli Plexi, jeżeli nie boisz się utraty słuchu. Jeżeli podobają ci się wzmacniacze pomarańczowe, świetny będzie też Rocker 15 od Orange. Może też się zdarzyć taka sytuacja, że posiadasz już w domu jakąś kolumnę gitarową, albo bardziej marzy ci się zestaw Head plus paczka. Wtedy każda wersja głowy tego, co ci poleciłem, sprawdzi się doskonale, ale uwaga, dodałem też do zestawienia kilka pozycji. Między innymi PRS-a MT-15, jest to wzmacniacz dwóch brzmień. Super krystaliczne brzmienie czyste oraz totalny wpierdziel na przesterze. Wydaje mi się, że najlepszy piec do łojenia poniżej 3000 zł. Na pewno robiąc ten film pominąłem jakiś wzmacniacz albo z jakąś opinią się nie zgadzasz, śmiało pisz komentarz, to bardzo ważne, abyście się dzielili ze mną doświadczeniami, bo nie tylko ja na tym korzystam, ale też inni widzowie. Linki do wszystkich wzmacniaczy znajdziecie w opisie filmu i w podpiętym komentarzu. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję. Pozdrawiam wszystkich patronów, a po mojej prawej stronie pojawiają się dwa kolejne zestawienia. Jedno z ubiegłego roku na górze, jeżeli chcecie zobaczyć, co się zmieniło od tego czasu, a drugie to polecane gitary w 2024. Do zobaczenia!